Bardzo dokładny audyt tego, co zawiodło w czasie powodzi, zapowiedział wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk. Będą też inwestycje przeciwpowodziowe i to realizowane dość szybko, jak zapowiedział szef rządu. Czy w tym procesie aktywnie będzie pana resort uczestniczyć? Oczywiście. I czy też będziecie państwo audytowani? Jak oczywiście, tutaj wszystkie instytucje państwa będą audytowane w zakresie współpracy z samorządami, w zakresie przekazywania sobie nawzajem informacji, w zakresie koordynacji działań w zarządzaniu kryzysowym i wtedy, gdy powodzi nie ma, a należy właśnie podejmować takie kroki, żeby jej przeciwdziałać. Więc to jest absolutnie naturalna rzecz i to już nie chodzi o jakikolwiek rząd, tylko każdy rząd i każdą instytucję, i każde ministerstwo, i każdą jednostkę podległą każdemu resortowi, czy to są Wody Polskie, czy to jest Narodowy Fundusz, czy to jest Spółka Skarbu Państwa, czy to jest jakiekolwiek ministerstwo. I nikt, myślę, nie powinien się po pierwsze tego bać, a po drugie, jeżeli dochodzi gdzieś do jakichkolwiek zatorów lub błędów wynikających z nadmiernych procedur legislacyjnych czy instytucjonalnych, to należy po prostu to usprawniać. Pan premier mówił też o inwestycjach w wały przeciwpowodziowe, w ogóle w całą infrastrukturę hydrotechniczną. To jest absolutnie konieczne i dobrze, że znowu do tej dyskusji wracamy. Poczucie graniczące z pewnością, że przez ostatnie lata niestety jej nie było. Mamy takie interwały od 1997 do 2010 roku minęło 13 lat. Teraz od 2010 do 2024 14 lat. I na początku, po tych kilku latach, zawsze jest pewne wzmożenie, szczególnie na terenach dotkniętych powodzią, tak, w zakresie zwiększenia odporności państwa właśnie na ten kryzys, a później dochodzi do spadku inwestycji, poziomu inwestycji, spadku poziomu finansowania tych inwestycji, więc to błąd. I tutaj należy przygotować taki plan wieloletni. Zbiornik Racibórz jest dobrym przykładem wieloletniej współpracy, ale też jest przykładem, ile lat my jako Polska, jako rząd, instytucje państwa i też współpracy z samorządami musimy poświęcić czasu nie tylko na budowę tego zbiornika, ale na przekonanie społeczności lokalnej, na konstruktywny dialog, na cały proces inwestycyjny, na przygotowanie dokumentacji. Więc to jest po prostu gigantyczne wyzwanie dla państwa, aby w dobie coraz częściej pojawiających się zjawisk ekstremalnych być na to odporny. Dzisiaj to jest odpowiedzialność i też wielkie wyzwanie przed obecną koalicją rządzącą. Jak rozumiem, pan się zgadza z tym, co mówił wicepremier, pana szef, jako szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, ale też premier Donald Tusk, którzy zapowiedzieli właśnie, że trzeba szybkich, zdecydowanych ruchów, trzeba szybkich inwestycji, bo to jest ten moment. To nie jest działanie wyborcze. I pan jest samorządowcem, pan też reprezentuje partię bliską samorządom i społeczności lokalnej. Czy macie państwo już plan, jak tę społeczność, jak z tą społecznością lokalną rozmawiać? Bo też wiadomo, no, dzisiaj klimat jest inny na tych terenach objętych kryzysem powodziowym. Tam ludzie mogą być gotowi na to, żeby te inwestycje realizować. Niezależnie od tego, jaka to jest inwestycja, czy to jest inwestycja energetyczna, czy to jest inwestycja właśnie hydrotechniczna dotycząca powodzi, tutaj nie chcę powiedzieć kluczowe, ale niezwykle istotny głos mają radni, mają wójtowie, burmistrzowie. To oni są pierwszym punktem kontaktu dla społeczności lokalnej. Ona de facto ma do nich największe zaufanie. Państwo ma narzędzia finansowe, państwo ma narzędzia takie instytucjonalne, edukacyjne. Natomiast w takiej warstwie komunikacyjnej, edukacyjnej kluczowe zadanie należy do samorządowców, więc musimy z nimi blisko współpracować, też pokazywać im szanse i alternatywy, że no, czasami jest tak, że nie da się wszystkiego bezpośrednim językiem korzyści w zakresie dochodu z podatku obliczyć, ale są takie tereny, które powinny być przeznaczone pod infrastrukturę przeciwpowodziową, które nie przynoszą zysku, ale które w przyszłości ochronią ludność. To jest trudny temat, bo często samorządy same nie podejmowały też tego tematu, ponieważ decydowały się na podjęcie dyskusji w zakresie rachunku bieżącego finansowania inwestycji. No tak, bo efektów bieżących nie widać. Właśnie, bo to nie jest działanie wyborcze. Tak. I to też warto na to postawić, warto to docenić i warto by to było kontynuowane przez lata. To nie przyniesie bezpośredniej korzyści wyborczej żadnemu rządowi, bo tego po prostu często też nie widać. Tych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń hydrotechnicznych. Nie chcę powiedzieć, że one nawet nie głosują, ale to jest niezwykle potrzebne działanie, z którego bezpośredniego takiego użytku widowiskowego nie ma. Ale kluczowe będzie to, aby dobrze współpracować ze społecznością lokalną, która będzie w stanie nam przekonywać, pomóc przekonać mieszkańców, którzy słusznie, często słusznie obawiają się też o swoje domy, o swoje mieszkania, o swoje tereny. No właśnie, oni nie chcą opuszczać tych swoich domów. A co pytanie, jak z nimi można rozmawiać? Nie? Nie jest dla mnie zrozumiałym wydawanie zgody na zamieszkiwanie terenów, na budowę w terenach zalewowych albo w terenach, które są blisko tych miejsc.
To jest dla mnie coś, co też może ulec zmianie, nie tylko w zakresie planowania przestrzennego, jeśli chodzi o gminy, ale niewykluczone, że potrzebne będą tutaj ostrzejsze restrykcje prawne i to jest coś, co, k czemu też powinniśmy się przyjrzeć, bo znowu powinniśmy być mądrzy przed, a nie po szkodzie. Panie ministrze, tak jak powiedziałem, pan jest związany z samorządem i zastanawiam się, słuchając tych wszystkich pretensji, żali, uwag ze strony samorządowców, co pan myślał na ten temat? Oni zwracali uwagę na tę niedostateczną współpracę, zwłaszcza komunikacyjną z instytucjami podległymi rządowi w jakiś sposób, mniej lub bardziej, na przykład z Wodami Polskimi. Ja się zastanawiam, jakie z tego wnioski zostaną wyciągnięte, co tu nie zadziałało, jak to naprawić? Kilka wątków. Po pierwsze, skala żywiołu była naprawdę gigantyczna. To, jaki napór był na niektórych tamach, no, on był 3-4-krotnie silniejszy i większy niż maksymalna jej przepustowość. To pokazuje, że nawet ta twarda infrastruktura nie wytrzymywała, bo nawet gdy tamy wytrzymywały, to nie wytrzymywały tereny obok. Nie mówię tego dlatego, by kogokolwiek usprawiedliwić, tylko żeby pokazać skalę zjawiska. I to była ekstraordynaryjna sytuacja, pierwsza o takim zasięgu, która testowała de facto instytucje Wód Polskich. Dotychczas w takiej skali ta instytucja jeszcze nie zafunkcjonowała w zarządzaniu kryzysem. Instytucja stworzona za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Czy ona się sprawdziła w tym kryzysie powodzie? No to oceni audyt. Myślę, że w wielu miejscach, i tu też trzeba mieć gigantyczny szacunek do tych pracowników, którzy pracowali pod gigantyczną presją, te działania były słuszne i gdy dochodziło do przelania się korony zbiorników, to tutaj nikt nie mógł temu zaradzić. Pytanie jest o komunikację, zarządzanie kryzysowe. Tak jak powiedziałem, nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, by Wody Polskie mogły bezpośrednio samorządem w takiej sytuacji ekstraordynaryjnej na takiej skali współpracować. PSL będzie bronić Wód Polskich, bo one podlegają Ministerstwu Infrastruktury, które kierowane jest dzisiaj przez jednego z czołowych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pana ministra Dariusza Klimczaka i on przeprowadzi konkretny audyt w tej instytucji, w swoim resorcie i będzie sprawdzał też, co zawiodło, a gdzie to działanie było szybkie. Więc na te efekty należy poczekać, ale w takich sytuacjach kryzysowych ta współpraca pomiędzy rządem a samorządami jest niezwykle istotna. I to też należałoby w wielu miejscach poprawić, usprawnić. Kwestie wysłania wojska. Dzisiaj jest to za pośrednictwem wojewodów. Czy wojewodowie powinni z automatu po wniosku danego wójta, burmistrza się zwracać do dowódców, do ministra o wsparcie wojska, czy nie? Czy powinni z tym czekać? Jak ta procedura kryzysowa powinna wyglądać? Takich aspektów jest mnóstwo. Z wieloma po raz pierwszy w ogóle się zderzamy. Ale poczekajmy na audyt. Też chcę jasno zadeklarować, że nikt nie będzie niczego ukrywał. I też ta wczorajsza debata. I też te posiedzenia sztabów. Często wykpiwane. Tadeusz Morawiecki nawet obrażał premiera Tuska z tego powodu kompletnie niesłusznie. Chociaż na początku wzywał do tego, żeby wstrzymywać się z ocenami, ale długo sam sobie politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wytrzymali. O transparentności. O pełnej przejrzystości działań administracji publicznej. O tym, że obywatele nie tylko mają prawo, mają obowiązek wiedzieć, jak państwo ich chroni, jakie działania podejmuje, by później móc to państwo rozliczać. A Joanna Kopczyńska, szefowa Wód Polskich, powinna zostać zdymisjonowana, jak sugerują niektórzy? To jest wniosek, który będzie płynął z audytu lub nie. To jest decyzja pana ministra Dariusza Klimczaka. Tutaj te kompetencje oceni pan minister. Mhm. A jeśli chodzi o działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to tutaj jest bardzo duży problem z odpadami, które zostają po powodzi na tych terenach zalewowych, terenach objętych kryzysem. Już jak sobie państwo z tym poradzi? Bo to bardzo niepokoi ludzi. Tak, przykład właśnie dobrej współpracy pomiędzy samorządem a rządem można w tym zakresie podać. Uzyskaliśmy takie sugestie od samorządów, że jest problem w pierwszych dniach nawet po pojawieniu się tej wielkiej wody. Od razu zmienione zostało rozporządzenie, które po pierwsze podnosi limity, po drugie pozwala na przewożenie tych śmieci też innymi środkami transportu, które też usprawnia ich zwożenie i składowanie w odpowiednich miejscach. W ustawie przeciwpowodziowej również te kwestie związane z usprawnieniem de facto
ze zwiększeniem roli wojewodów w tym zakresie, w tym przekazaniu kompetencji właśnie tam wspólnotom lokalnym było niezwykle ważne i to zostało zrobione. I tutaj widzimy, że to zarządzanie kryzysowe w tym aspekcie się po prostu sprawdziło. Mhm. Chciałem pana jeszcze przy okazji zapytać, bo pan zdaje się będzie i w tej sprawie się wypowiadał w Sejmie, w sprawie projektu ustawy wiatrakowej. Jakie są szczegóły tego nowego projektu? No, wczoraj projekt ustawy tak zwanej wiatrakowej, która jest szeroką ustawą o odnawialnych źródłach energii, został skierowany do konsultacji publicznych. Zwracam na to uwagę, panie redaktorze, bo to są szerokie konsultacje projektu, który nie jest żadną wrzutką, który nie jest wrzutką polityczną, ani wrzutką lobbystyczną, jest realizacją strategii państwa. Tak się oceniało w ubiegłym roku, kiedy pani minister Henning-Kloska, chyba zanim została jeszcze ministrem, zaproponowała ten projekt ustawy. Odrzucam te wszystkie tezy i spekulacje. To jest projekt ustawy dobrze przygotowany. Chcemy nad nim pracować wspólnie z samorządami właśnie, z stroną społeczną, który będzie odblokowywał potencjał lądowej energetyki wiatrowej, gdzie nie ma mowy o żadnych wywłaszczeniach. Czy ten proces realizacji tego projektu będzie wolniejszy z uwagi na to, że ministerstwo dzisiaj też jest skupione w dużej mierze na walce ze skutkami powodzią, czy to nie ma znaczenia? Niebawem na rządzie i w parlamencie stanie ustawa, która skraca proces inwestycyjny w odnawialnych źródłach energii, zwiększa wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych, poprawia rozliczenie dla prosumentów. Ustawa UD41 również pod moimi auspicjami prowadzona. Mamy rozporządzenie w zakresie ceny maksymalnej. Pracujemy też nad rozwiązaniami związanymi z wsparciem dla osób poszkodowanych przez powódź, jeśli chodzi o ceny energii. Pracujemy nad ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą wiatrakową. Pracujemy nie na 100, a na 200%. Niebawem te projekty wejdą w decydującą fazę legislacyjną i będą głosowane w Sejmie. Więc bardzo ciężko pracujemy, ale taka jest nasza rola. Więc tutaj te terminy zostaną oczywiście zachowane, ale zdajemy sobie sprawę z tego też, że presja czasu jest zdecydowana, bo transformacja energetyczna musi być w Polsce w sposób sprawiedliwy realizowana. I w tym projekcie ustawy, gdzie dotykamy kwestii nie tylko związanej z odległością, ale też przyspieszenia inwestycji w zakresie możliwości realizacji tych inwestycji na zintegrowanym planie inwestycyjnym, gdzie dotykamy kwestii wsparcia dla biogazu i dla biometanu. To jest niezwykle ważna ustawa i ja, mimo wielu kontrowersji, które są w sposób często kłamliwy przedstawiane, gdzie myli się inwestycje celu publicznego z nadrzędnym interesem publicznym. To robi były prezes spółki Skarbu Państwa Daniel Obajtek, albo celowo dezinformując i kłamiąc, albo po prostu nie mając świadomości na temat tego, co w tym projekcie jest. I ja wierzę, że to będzie projekt, który uzyska szeroką akceptację w parlamencie, bo Tej akceptacji nie uzyskał w ubiegłym roku, kiedy jego twarzą była pani Paulina Henning-Kloska. Rozumiem, że pani minister już nie będzie za niego odpowiedzialna. Ja chcę przewrotnie powiedzieć, pan przyjmuje że ten nadzór. Ministrem klimatu jest pani Paulina Henning-Kloska. Natomiast ja chcę powiedzieć o tym, że te odległości związane z wiatrakami, 500 metrów, to jest konsensus nie tylko naukowy, oparty na danych, na twardych faktach, ale to był też w pewnym momencie konsensus polityczny na poziomie poprzedniego rządu, rządu pana premiera Morawieckiego. I z takim projektem odległości 500 metrów Ministerstwo Klimatu zarządów PiS-u do Sejmu weszło. Później ta odległość została zmieniona poprzez deal polityczny. Chodziło o deal polityczny pomiędzy PiS-em a suwerenną Polską na telefonie. Podana odległość 700, która była kompromisem pomiędzy 500 a 1000, które chciała suwerenna Polska. Tutaj nie będzie żadnych dealów politycznych w tym zakresie. To będziemy zapytam jeszcze. Będziemy podejmowali decyzję o projekcie w oparciu o wiedzę naukową. To zanim o Prawie i Sprawiedliwości zapytam jeszcze o panią minister klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę. Dzisiaj tekst, ciekawy tekst Anity Dmitruczuk w Dzienniku Gazecie Prawnej właśnie o działaniach resortu klimatu i środowiska. Dziennikarka pisze, że Paulina Henning-Kloska miała dwa mocne momenty podczas tegorocznej powodzi. Pierwszy, gdy zaproponowała samorządowcom pożyczki na odbudowę zniszczeń. Nie do końca sprawiedliwa ocena. I drugi, gdy omyłkowo zagłosowała przeciwko procedowaniu specustawy powodziowej własnego rządu na bieżącym posiedzeniu. Ministerstwo Klimatu robi naprawdę wiele w zakresie wsparcia dla poszkodowanych, jeśli chodzi o cenę energii, jeśli chodzi o wsparcie samorządów, w zakresie dotacji przez Narodowe i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Ale czy później nie jest to dobre wrażenie, czy te działania nie są psute przez pewne decyzje, również takie wizerunkowe, gdzieś podejmowane na tej samej górze, czyli przez ministra Paulinę Henning-Kloskę? Ja wierzę, że te dobre przykłady, często których nie widać może na pierwszy rzut oka, ale które faktycznie trafiają do potrzebujących,
będą decydujące w ocenie tej pracy naszego resortu. Ma pan wrażenie, że Paulina Henning-Kloska zrobiła wszystko, co mogła w tym kryzysie powodziowym, że wykorzystała też szansę, żeby zaproponować jakieś projekty, ustawy, pomysły, również na tle innych ministerstw, które były niezwykle aktywne w tym czasie? Mamy bardzo, naprawdę szeroki wachlarz instrumentów, narzędzi, które zostały wpisane bezpośrednio w ustawę przeciwpowodziową, ale które też są w gestii czy to Narodowego, czy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Może nie, czasami nie jest to tak widowiskowe działanie. Może mam rację tutaj, że tej takiej ekspresji nadmiernej na temat tych propozycji nie było, ale to są działania skuteczne i konkretne, więc ja jestem tutaj spokojny w ocenie przez samorządy i przez obywateli, którzy będą beneficjentami tego wsparcia. A jak się panu pracuje w resorcie, gdzie jest tyle różnych osobowości z różnymi poglądami? Dobrze, znaczy Paulina Henning-Kloska, Mikołaj Dorożała też był tutaj niedawno w naszym studiu, Urszula Zielińska, która też tutaj gości, reprezentująca Zielonych. Powiem więcej, nawet międzyresortowo współpracujemy się bardzo dobrze. W sprawie na przykład zbiorników. Teraz mamy dyskusję, za chwilę zapytam o tej walce w kontekście walki z bobrami zapowiedzianej przez premiera Donalda Tuska. Tutaj Mikołaj Dorożała szczególnie interesuje się sprawą ochrony zwierząt. Pytanie, jak to wszystko pogodzić? Te wszystkie interesy, poglądy? Są takie momenty, w których mamy różne zdania. Są takie momenty, w których mamy, myślę, różne poglądy na infrastrukturę chociażby. Bo ja jestem zwolennikiem budowy zbiorników retencyjnych. Nigdy tego też nie ukrywaliśmy. Mamy to wpisane w program i jesteśmy zwolennikami tego, by i mała, i ta duża retencja... PiS i Platforma była przeciwna, lokalnie miała miejsce. Więc dowodem na to jest liczba wybudowanych urządzeń hydrotechnicznych, ochrony przeciwpowodziowej, wałów za naszych rządów. Natomiast rozmawiamy ze sobą i to jest naturalne, że w koalicji mamy różne poglądy, różne programy. Natomiast my się z każdym z ministrów, i tu mówię zarówno o resorcie klimatu, jak i o innych resortach, współpracuje dobrze, co myślę też koleżanki i koledzy mogą potwierdzić, bo też kończymy z pewną silosowością i to zarządzanie w zakresie powodzi pokazało, że możliwa jest dobra koordynacja międzyresortowa pomiędzy służbami, na przykład poległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wojskiem. Pomiędzy Wodami Polskimi, a spółkami Skarbu Państwa również taka współpraca jest potrzebna. Więc nie zamykałbym się tylko w obrębie jednego resortu, ale sytuacje kryzysowe, sytuacje nadzwyczajne pokazują, że państwo musi działać sprawnie. Jasne, akurat rozmawiamy o klimacie i środowisku, bo pan jest przedstawicielem tego resortu. Tak, i tutaj kluczowa będzie współpraca z Ministerstwem Infrastruktury, z Ministerstwem Rozwoju w zakresie planowania, więc wierzę, że nie tylko panie i panowie ministrowie z naszego resortu, ale też inni będą... Tak, pana Dariusza Klimczaka zapraszamy do rozmowy wirtualnej. Będą wyrazicielami tezy i kierunku wyznaczonego przez pana premiera Tuska. A jeśli chodzi o brak głosu za specustawą powodziową ze strony minister Henning-Kloski, jak to skomentować? Błąd, no naprawdę to się zdarza. Bo wychodzi Marek Jakubiak później na mównicę sejmową i mówi, że jest wielkie niemieckie lobby w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Trzeba wręcz powołać komisję śledczą i to wszystko przebadać. Postaram się poważnie. Nie ma żadnego lobby. I nie wiem, o jakim lobby pan poseł Jakubiak mówi. Rozumiem, że chciał zabłysnąć, natomiast szkoda, że z powodu błahej pomyłki, którą pani minister wytłumaczyła, robi cyrk. Bo to jest bardzo poważna sprawa i poważny temat, jeśli chodzi o ustawę ochraniającą Polki i Polaków przed skutkami powodzi. To ja przy okazji powiem o Marku Jakubiaku, bo to jest członek zespołu parlamentarnego zespołu do spraw nadzoru rozliczania zobowiązania wyborczego 100 konkretów na 100 dni. Jest taki zespół, on jest stworzony przez posłów Kukiz 15, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj w Wirtualnej Polsce piszemy, że od listopada 2023 roku, kiedy ten zespół został powołany, zespół nie spotkał się ani razu, więc głównie to rozliczanie przebiega w czasie debat sejmowych, na przykład na mównicy sejmowej, ale posłowie się zapisują do tych fikcyjnych zespołów, udając, że pracują. Panie ministrze, to o opozycję zapytam. Prawo i Sprawiedliwość miało zorganizować kongres 28 września. Wczoraj otrzymaliśmy jako dziennikarze informację, że ten kongres zostanie przełożony. Oficjalnym wytłumaczeniem jest fakt, że mamy kryzys powodziowy i Prawo i Sprawiedliwość jest zajęte tym, a przynajmniej tak twierdzi rzecznik partii, jak pomagać powodzianom. Co pan na to? Czy to jest dobry ruch Prawa i Sprawiedliwości? Czy wierzy pan w te intencje związane właśnie z kryzysem powodziowym? No, chciałbym wierzyć, panie redaktorze, bo jeżeli widzę polityków PiS-u, którzy w momencie, gdy wysoka fala powodziowa przechodzi przez Dolny Śląsk, bawią się w Warszawie, wyzywają, obrażają, szczują na drugiego człowieka, kpią i żartują,
no to można tylko ręce załamać, że do niedawna jeszcze ci sami politycy pełnili władzę i byli u sterów tej władzy. No to nie jest miejsce ani czas na partyjne spędy i partyjne wiece. To jest czas na realne działania, współpracę też z rządem, konstruktywne wnioski i konstruktywne propozycje. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość ma z tym ewidentny problem, bo nie wiedziało, jak się zachować w sytuacji, gdy rząd zachował się odpowiedzialnie. Prawo i Sprawiedliwość 5 lat temu miało problem z bobrami. Jan Krzysztof Ardanowski, który raczej nie kocha tego gatunku zwierząt, akurat twierdził wręcz, że bobry powinny być jadalne, że ich ogony są świetnym afrodyzjakiem. Mniejsza o to, generalnie PiS nie kojarzyło się z obroną bobrów. Dziś wręcz przeciwnie. I czytam też nagłówki. Nigdy nie badałem, więc nie wiem tej akurat właściwości, o której mówi pan minister Ardanowski, ale ma tutaj może w tej kwestii jakieś większe doświadczenie. Założył ostatnio nową partię, nie wiem, czy tym akurat się będzie zajmował. Ale widzę a propos bobrów i premiera Donalda Tuska tytuły, nagłówki w Gazecie Wyborczej w Onecie. Donald Tusk kontra bobry, odłów zwierząt powodziom nie zapobiegnie. Donald Tusk zapowiada walkę z bobrami, znowu ekspert. Nie ich wina, że kopią w wale. Generalnie nawet media zagraniczne piszą o tej sprawie. No ale wie pan, bo to jest sprawa, która dotyka styku i pan premier akurat o tym mówił. I szkoda, że spłyca się jego wypowiedź do jednego zdania, nie biorąc pod uwagę całego kontekstu. Tak, czasami należy wybierać pomiędzy ochroną przyrody, ochroną niektórych zwierząt, gatunków na danym terenie, a kwestią związaną z melioracją, kwestią związaną z irygacją, kwestią związaną z urządzeniami hydrotechnicznymi i ochroną przeciwpowodziową. Tak, czasami są miejsca, w których bobry i inne zwierzęta w sposób szkodliwy również oddziałują na tę infrastrukturę. I to nie jest przykład płynący tylko z Dolnego Śląska. To jest przykład z Żuław, to jest przykład z innych miejsc Polski, gdzie do takich sytuacji dochodziło, więc po pierwsze nie bagatelizujmy tego problemu, a po drugie nie sprawiajmy wrażenia, że pan premier powiedział, że to wina bobrów jest, że to miało miejsce powódź. Absolutnie nie. Pan premier zwrócił uwagę, że są takie miejsca, gdzie na danym terenie dochodzi do uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych. Panie redaktorze, po pierwsze, no nie jest to tak, że od razu wszystko będzie się wiązało ze strzelaniem do wszystkiego na lewo i na prawo, bo tutaj wiążące decyzje zawsze podejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie analizy tej sytuacji. Więc tutaj chodzi o to, by uwrażliwić administrację państwową na te wydarzenia, aby też nie dochodziło do aktów spłycania tej dyskusji i populizmu. Pan premier też nie powiedział tego, by zbagatelizować inne płynące w sytuacji powodzi zagrożenia, albo że nie dostrzegamy innych aspektów tego, że często te wały nie były modernizowane, nie były w odpowiednim czasie skaszane. Natomiast zwraca uwagę na to, że do uszkodzeń dochodziło, więc pewnie skala tego zjawiska jest mniejsza niż jest to przedstawiane w mediach, ale ma to miejsce punktowo, ma to miejsce w różnych miejscach Polski, nie tylko na Dolnym Śląsku, więc tutaj pan premier uwrażliwia też stronę społeczną na to, że do takich sytuacji kontroli populacji, która jest formą zrównoważonego rozwoju, może po prostu dojść. Mhm. To dwa tematy nieco inne na koniec, panie ministrze, ale związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Najpierw chciałem zapytać o pana ocenę wiceministra Jacka Tomczaka, wiceministra rozwoju, polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pana ocenę ministra w kontekście jego działań związanych z forsowaniem kredytu na start. Czy Jacek Tomczak to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Czy on dobrze komunikuje ten projekt? I czy jego założenia są pana zdaniem trafne? Jeśli chodzi o cały program mieszkaniowy, to on wymaga lepszej komunikacji ze strony naszego rządu. On wymaga lepszej komunikacji, ponieważ to nie jest tylko program skierowany w zakresie 0% kredytu, bo to jest program, który jest budowany na filarach budownictwa społecznego, to jest program, który jest budowany na też współpracy z samorządami i wsparcia dopłat do kredytów, czy nisko oprocentowanych kredytów, w sytuacji, gdy kogoś na ten kredyt po prostu zwyczajnie nie stać. Nie stać na mieszkania, a nie na kredyt może w tej kolejności. Również, tak, ma pan rację oczywiście. Natomiast czy Polacy widzą potrzebę wsparcia rządu w tym zakresie? Tak, nie odnoszę się tylko do jednego z sondaży,
Ale to jest realny problem. Dzisiaj dostępność, brak dostępności odpowiedniej do mieszkań jest jednym to wiemy, z moich zdaniem barier demograficznych, cywilizacyjnych. Wie pan też wspomniał słusznie o budownictwie społecznym, to jest szalenie istotna potrzeba, ale z drugiej strony, jak pan o tym wspomniał, słyszę Marka Sawickiego, który w kilku wywiadach mówi o tym, że to jest tak naprawdę socjalizm skojarzenia z PRL-em, to budownictwo społeczne, a poza tym, jak ujął to pan Marek Sawicki w wywiadzie dla wprost.pl, te 20% z tych mieszkań to może być rozkradzione przez urzędników. Wie pan, jak słyszą to ludzie, kiedy ja to czytam, to ja się naprawdę poważnie niepokoję o takie podejście polityków do państwowości, uczciwości i tak dalej. Czuję skrawione to podejście do Marka Sawickiego, bo mówił o tym, że nie mamy w Polsce w ciągu ostatnich lat zbyt dobrej tradycji w zakresie zaufania obywateli do państwa. Bo jeżeli mamy sytuację, tylko państwa raczej. Bo jeżeli polityków PiSu, bo jeżeli dochodziło do nieprawidłowości w zakresie RARS-u, instytucji państwa, spółek Skarbu Państwa, gdy mamy do czynienia z pandemią, gdy mamy do czynienia z wojną za naszą wschodnią granicę, to miał na myśli Marek Sawicki, chyba bardziej chodziło o poziom lokalny, bardziej na dole. Ale, już ale jeżeli chodzi o program mieszkaniowy, tak, tutaj myślę, że ta kwestia komunikacji może zostać skorygowana. Mhm, bo gorące dyskusje wokół wystąpienia pana ministra Tomczaka na Komisji Infrastruktury w Sejmie. Marek Mikołajczyk, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, przytacza taki jeden cytat pana ministra. Mamy jeden z najdroższych kredytów w Unii Europejskiej. Jeśli nie uruchomimy programu wsparcia, to rynek mieszkaniowy się załamie. No, tutaj był taki gest, jak rozumiem, w kierunku deweloperów. Jest też inny cytat, że ludzie inwestują swoje środki w mieszkania i oczekują, że ceny nie spadną. Więc ludzie zastanawiają się, dla kogo tak naprawdę ten program kredytu na start. Nie, to ma być program dla ludzi. Właśnie dlatego jest, mówię, że to dla deweloperów, dla banków czy dla ludzi? Dla ludzi. To musi być program dla ludzi. I dlatego mówię o tych trzech aspektach. I dlatego pan redaktor wprost odnosi się do tych stwierdzeń. No to wymaga komunikacyjnej korekty. Mhm. Portal Onet, Kamil Dziubka pisze, że ludowcy chcą wywrócić do góry nogami obecny kształt okręgów wyborczych, w których wybierani są posłowie. Jak pan się do tego odniesie, czy faktycznie nie chcemy Stronnictwo Ludowego ma taki plan? My niczego nie chcemy wywracać, chcemy przewracać. Jak rozumiem, czytał pan ten tekst, nie muszę wyjaśniać. Tak. To jest w ogóle bardzo ważny temat, który uważam po tym trudnym czasie powinien wrócić na agendę polityczną, bo dzisiaj mamy w Polsce ewidentne nierówności, jeśli chodzi o okręgi wyborcze, liczbę wybieranych w nich posłów, czyli de facto głos wyborczy. Mhm. W wielu miejscach ten głos oddawany przez naszych rodaków jest znacznie słabszy niż w innych, więc należy unormować tę kwestię. Zasadności w wielkości okręgów również. Dlaczego jest tak, że niektóre okręgi są całymi województwami, a niektóre województwa są podzielone na kilka okręgów? Dlaczego jest tak, że ta różnica w wyborach jest taka, że w jednym okręgu mamy do czynienia z wyborem 7, a w drugim 20 posłów? Czyli de facto w jednym z okręgów mamy próg efektywny na poziomie 4%, a w drugim na poziomie 11%. Bo mandaty są dzielone w okręgach, więc to absolutnie wymaga korekty, nie mówiąc już o zrealizowaniu normy przedstawicielskiej i de facto wyrównaniu tych mandatów pod kątem analizy Państwowej Komisji Wyborczej, co nie zostało dokonane przez poprzednią ekipę. Myślę, że nasza ustawa w tym zakresie będzie dotykała również kwestii samorządowych. Czyli przygotowujecie projekt ustawy w tej sprawie? Macie tak, poparcie Platformy Obywatelskiej? Bo tutaj chyba będziemy na ten temat rozmawiać. Myślę, że jest wiele z tych punktów, nad którymi możemy dyskutować. Myślę, że to jest po prostu taki wniosek racjonalizatorski, bo to jest nie dla jednej czy drugiej opcji politycznej. Też często w Polsce było tak, że ci, którzy proponowali jakiekolwiek zmiany lub je forsowali w prawie wyborczym, czy to w PKW. To wydawało się, że robią to pod siebie, tak? Czy to w zakresie blokowania list w 2006 roku. Wydawało się, że robią to pod siebie, więc może tak, że niektóre ze zmian mogłyby wchodzić od następnej kadencji. Chodzi o to, by ten proces też był transparentny. Ale powinny te zmiany wejść szybko, bo przecież PKW sygnalizuje konieczność przeprowadzenia tych zmian od dawna, więc chyba nie ma na to czekać. I pan redaktor mówi o właśnie tym działaniu, które nie zostało zrealizowane przez poprzednią ekipę i tutaj wyrównanie tych norm przedstawicielskich jak najbardziej powinno mieć miejsce szybko. Mhm. Podział Warszawy na dwie części jest możliwy? Tutaj też to będzie zawarte w tej ustawie? Myślę, że tak, że jedną z tych propozycji mogłoby być po prostu zwiększenie liczby okręgów tutaj w Warszawie. Po to, żeby wyrównać też liczbę wybieranych posłów w danych okręgach. Mhm. Ja nie widzę takiej zasadności, że w moim okręgu w zachodniej Małopolsce jest wybieranych 8 posłów, a w okręgu warszawskim 20. W innych województwach jest tak, że jeden okręg, w województwie lubelskim 2 okręgi, w województwie świętokrzyskim 1, w lubuskim 1, w zachodniopomorskim 2, w śląskim
chyba 4, więc to tutaj wymaga odpowiedniej... No to miejmy nadzieję, że politycy nad tym szybko się pochylą. No, na razie Państwowa Komisja Wyborcza chyba zafrasowana jest rozliczaniem tych milionów Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że wszyscy Polacy są zafrasowani, tym, że bo nie Prawo i Sprawiedliwość chce chyba ścigać w ogóle przez prokuraturę członków PKW, ale to już temat na inną dyskusję.